Cześć kochani, witam Was serdecznie, zapraszam do nowego filmu. Dzisiaj zrobię mały update pielęgnacji. Tak patrzę na to, co stoi przede mną na biurku. Chyba mieli być ulubieńcy miesiąca. Mieli być ulubieńcy marca, ale jakoś mi się nie nagrało. Więc głównie mam ulubieńców twarzy, ale mam też coś do ciała i mam też do włosów w takiej wersji minimalnej. Także będzie pielęgnacja twarzy, taka update'owa, plus takie jakby inne elementy. I ostatnio staram się, wiecie co, tak jak robię z kosmetyczką, że co miesiąc wymieniam moje kosmetyki w kosmetyczce kolorowe, to staram się co miesiąc, może nie, że całkowicie zmienić moją pielęgnację, ale przez miesiąc używać względnie tych samych produktów jakby i co miesiąc sobie czegoś nowego dodawać albo wymieniać prawie wszystko. Wtedy rzeczywiście ten miesiąc to jest taki czas, że mogę docenić działanie bardzo wielu produktów, no nie wszystkiego wiadomo, ale bardzo wiele produktów, nie wiem, czy do mycia twarzy, czy tam kremy nawilżające, jakieś samoopalacze, to jest coś, co widzimy działanie jednak bardzo szybko. Wiadomo, że jakieś takie bardziej różne skomplikowane cera, czy tam kremy pod oczy, no to często tego tak bardzo, bardzo szybko nie widać. Ale produkty, które jakby widzę, że coś robią dobrego albo złego, albo lubię, albo nie lubię, staram się wymieniać i robić jakby nowy zestaw. W tym miesiącu już używam nowych rzeczy. Cały kwiecień właściwie, a to są rzeczy, których używałam jakby cały marzec, tak mi się wydaje, może nawet dłużej, także stwierdziłam, że pogadamy, to nie są stricte ulubieńcy, tylko po prostu przegląd tego, co używałam, bo są też rzeczy, które mi się zupełnie nie sprawdziły, także lecimy. Dobra, zacznę tą pielęgnacją twarzy. Powiem Wam, że tak, do mycia twarzy, nie wiem dlaczego wzięłam tylko piankę, ale mam taką piankę z Yves Rocher, mam od nich kilka rzeczy do właśnie mycia twarzy, dostałam kiedyś od nich taką paczkę, w ogóle nic tu nie jest sponsorowane, nic takiego, jakby coś było, to bym mówiła. Ale kiedyś dostałam od nich paczkę i mam jakby przegląd różnych rzeczy do mycia twarzy od nich. Jest między innymi taka pianka Oxygenating Cleansing Foam dla normalnej i mieszanej skóry i patrzcie jakie mam zużycie, ona jest prawie cała zużyta, a przy ilości kosmetyków jaką mam to jest, to znaczy, że kosmetyk naprawdę mi spasował, no nie? To jest po prostu zwykła leciutka pianka, której używałam do drugiego mycia twarzy wieczornego albo do mycia porannego, taka po prostu leciutka, nieinwazyjna, też bardzo mi się podoba ten morski zapach, nie ukrywam. Te wszystkie pianki i tak dalej to są wpływy pielęgnacji azjatyckiej, koreańskiej i fajnie, że te formuły jakby dostają się też do tych kosmetyków naszych zachodnich bardziej. I zresztą to jest co prawda francuska firma, ale nie ma znaczenia. Teraz patrzę, co tutaj jest w ogóle napisane. Pianka oczyszczająca i dotleniająca do skóry normalnej mieszanej, nakładać dwa razy dziennie na zwierzoną twarz, masować i spłukać. Bardzo fajna, delikatna, nie podrażnia, nie ściąga, robi to, co ma robić. Bez fajerwerków, ale też życie do mycia twarzy. Po prostu mają być dla mnie przyjemne, nie muszą mieć fajerwerków, po prostu mają być i robić swoje. Także to jest to. Potem w kolejności mam mgiełkę i tę mgiełkę naprawdę bardzo lubię. Z firma Sensum Mare, to już jest polska firma. Nie lubię od nich wszystkiego, ale niektóre rzeczy są naprawdę ekstra i wśród nich jest ta mgiełka. Po raz kolejny po prostu zapach taki lekko morski. To jest organiczna woda z Habru, bławatka, woda z lodowca norweskiego, 5 rodzajów alg morskich, kwas hialuronowy. I jak na mgiełkę, to rzeczywiście ona daje takie bardzo mocne uczucie nawilżenia. Rzeczywiście ten kwas hialuronowy to da się po prostu wyczuć na skórze. Bogaty tonik do twarzy Algotonik stanowi pierwszy krok codziennej pielęgnacji skóry. Unikalne połączenie ble, 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 ble. Niskocząsteczkowy kwas hialuronowy przenika w warstwę rogową skóry, dokładnie nawilża. Organiczna woda z Habru, bławatka, ma działanie tonizujące, przeciwzapalne i łagodzące. 100% wegański, dla cery wymagającej nadżywienia i odżywienia. I po prostu wiecie, no, jak to się robi. I po myciu twarzy ja albo żeby dojść z łazienki do pokoju, gdzie mam pielęgnację, to sobie jeszcze pryskam. Oh. Uwielbiam to uczucie, żeby po prostu, żeby mi skóra nie wyschła, kiedy zanim dojdę do pokoju. Właśnie patrzę, czy mi się tuszy. Tuż nie zlał, ale się nie zlał na szczęście.
ta pianka, ta mgiełka bardzo ładnie pachnie oczywiście, ale daje od razu takie fajne uczucie nawilżenia i ona się utrzymuje rzeczywiście na skórze i tak bardzo fajnie chłodzi i myślę, że też na lato to będzie bardzo, bardzo fajny, bardzo przyjemny produkt. Naprawdę, wiem, że mgiełki to jest niby, nie jest jak powiedziałam, bardzo zaawansowany krok w pielęgnacji, ale jest to krok bardzo przyjemny i jednak krok, który jest bardzo potrzebny, zwłaszcza jeżeli używamy właśnie toników kwasowych, no to należy je właśnie sobie zneutralizować właśnie potem mgiełką, do czego też ta mgiełka mi służyła właśnie w pielęgnacji wieczornej, a w porannej tak, żeby po prostu dodać sobie kolejną warstwę nawilżenia kanapkowego, bo pielęgnacja twarzy jest jak kanapka, podpisano Kinga Gavron. Także bardzo przyjemny, naprawdę bardzo, bardzo fajny tonik. Później, jeżeli chodzi o pielęgnację twarzy, to mamy dwa sera, które są zgoła zupełnie całkowicie inne. Pierwsze to jest serum od firmy Nuxe Marvelous Lift i to jest serum, wiecie co, olejkowe. I sama oczywiście z racji już swojej formulacji, z tego, w jakiej to jest wszystko formy podane, to jest zawsze te sera olejkowe, one będą takie bardziej nas wyciszać, uspokajać, ujędrniać, nawilżać, natłuszczać odrobinę tę skórę. Ta linia, to jest cała w ogóle nowa linia, oni mają też nowy krem i tak dalej i to serum, no też naprawdę jak na mnie, no moja regularność jest wspaniała, widzicie jakie tutaj jest użycie dosyć spore. Używałam go od chwili, kiedy go dostałam w swoje ręce, czyli przez 2-3 miesiące, być może nie mam, już nie pamiętam kiedy była ta premiera, ale to jest serum olejkowe, liftingujące, szukam czegokolwiek po angielsku. Natomiast nie widzę niczego po angielsku. Aha, ujędrniające olejowe serum dla wszystkich rodzajów skóry. I rzeczywiście to, co możemy poczuć, to jest natychmiastowe wygładzenie. Rzecz jasna, cała ta linia, ona ma składniki różnego typu liftingujące i pomagające skórze, jakby antyagingowe, że tak powiem, czy proagingowe, czy jakkolwiek teraz na to nie mówimy. Natomiast no, dla mnie po prostu serum to jest no, coś, co muszę mieć na swojej cerze. Wiem, że ludzie też cerą mieszaną i tłustą boją się często właśnie takich formuł olejkowych. Natomiast one są bardzo dobre dla każdego typu skóry, także dla skóry olejkowej, bo dla skóry tłustej i mieszanej. Bo kiedy taka skóra nie dostaje właśnie natłuszczenia tych olejków, tego nawilżenia, to może się Wam przetłuszczać jeszcze bardziej, więc próbujcie czasami dostarczyć jej czegoś bardziej olejkowego. Natomiast to serum bardzo fajnie właśnie wygładza, ujędrnia i jest takie długotrwały taki efekt, że ta cera jest zaopiekowana i wypielęgnowana. Ja lubię się z kosmetykami Nuxe, po prostu one odpowiadają mojej cerze, mojej skórze. Też lubię ich zapachy, lubię jej całą ich estetykę, jakby nie wiem, to są produkty, z którymi ja się lubię i chyba jeszcze nie spotkałam od nich produktu, który by mi nie siadł, albo który by mnie podrażniał, albo który robiłby cokolwiek złego mojej skórze. Także bardzo, bardzo fajne, bardzo porządne serum. Od firmy L'Oreal mam serum z retinolem. Nazywa się Pure Retinol, serum na noc. Nałóż na czystą skórę wieczorem, przed kremem nawilżającym, następnego dnia stosuj krem z filtrem minimum SPF 20. No i po prostu jest to retinol w takiej buteleczce, przychodzi ciemnogranatowej. Pipetka niezbyt precyzyjna, jakby no nie nabiera się tego serum tyle, ile powinno. Natomiast samo serum, rzeczywiście to stężenie jest takie dosyć mocne. No, to się nazywa Revitalift Laser, jakby. Jeżeli to jest Wasza pierwsza przygoda z retinolem, to ostrożnie, jakby. Ja używałam tego codziennie i rzeczywiście trochę przesadziłam momentami i czułam, że ta skóra była podrażniona. Dlatego wtedy właśnie to serum olejkowe, którego używałam na dzień, bardzo rzeczywiście pomagało gdzieś tam tą skórę doprowadzić do normy. No tutaj ta formuła jest rzeczywiście taka przepiękna. O, teraz będzie widać. No taki typowy, przefajny olejek. Tutaj to rzeczywiście jest takie bardziej w formie mleczkowej, czegoś takiego. Na pewno robił robotę. Ja u siebie osobiście nie widzę złuszczania po retinolach, ani niczym takim. Musiałabym naprawdę czymś bardzo mocnym zaatakować. No bo moja skóra jest dosyć mocno... nie, że dostała w kość, ale używam na niej i kwasów, i retinoli, i różnych innych rzeczy. Bardzo fajna rzecz. Myślę, że bardzo fajna rzecz, jeżeli lubicie retinole, to myślę, że bardzo mocno, a czy bardzo warto przetestować i zdecydowanie działa i można z nim przesadzić, co czułam właśnie, kiedy przesadziłam. Kiedy używałam za często, za dużo i nie, jakby ta moja skóra zrobiła się taka troszeczkę podrażniona. Natomiast to, że skóra robi się podrażniona przy użyciu retinoli,
To jest jakby normalna rzecz i normalna sprawa. Ja gdzieś mam cały film o retinolach na moim kanale, podlinkuję go gdzieś tam u dołu i u góry, można sobie zobaczyć. Natomiast jeżeli macie skórę albo przetłuszczającą się, albo trądzikową, albo już jesteście powiedzmy około 30-25 lat i chcecie już jakąś prewencję wprowadzić, to retinol to jest świetny składnik i uważam, że cera dojrzała powinna na 100% mieć w swojej pielęgnacji wprowadzony retinol, bo to jest rzeczywiście taki składnik, który działa cuda ze skórą, że skóra po prostu się zmienia, przynajmniej u mnie to było tak niesamowicie widoczne. To były sera. Potem jeżeli chodzi o kremiki, to mam tych kremików aż 4. Zacznę od niewypału. Niewypał jest od firmy, wiecie co, Rezibo i to jest ich naturalny krem liftingujący. Ja firmę Rezibo bardzo lubię ich produkty i ten krem, jakby nie mam nic przeciwko niemu, prawie cały wykończyłam, bo ja jednak ich lubię i za składy, i za działanie i tak dalej, i jednak większość rzeczy mi odpowiada. Natomiast ten krem, rzeczywiście on miał fatalną formułę pod kątem takim, jakby używałam go na noc, bo w dzień on mi się jakoś tak, on mi się po prostu nie wchłaniał, on zostawiał jakąś taką warstwę niefajną na twarzy i jakoś po prostu, nie wiem, nie współpracował mi z innymi produktami, nie współpracował mi z make-upem, dlatego no chciałam po prostu go zużyć wieczorami, więc używałam go wieczorami. Wiem, że zmienione jest opakowanie i nie wiem, czy w związku z tym, że zmienione jest opakowanie, nie została zmieniona też formulacja. Bardzo to jest zresztą prawdopodobne. Natomiast wiecie, i skład, i wszystko bardzo fajnie, natomiast, ale to jak wyglądał jakby od razu na mojej skórze, no niestety uniemożliwiło mi używanie go tak na co dzień, na rano jakby pod podkład. Także to był raczej niewypał. Krem, który sprawdził mi się bardzo, który strasznie lubię, to jest ten z Mixy Hyaluro Gel i mam wersję na dzień i na noc, i co więcej, wersja na dzień to jest wersja, którą mi Damian właśnie kradnie, zawsze ma już, dostał, dwa ma. To jest wersja na noc i rzeczywiście, wiecie co, kiedy miałam tę skórę taką po tych retinolach, taką podrażnioną, gdzieś tam przesuszoną, takie serum, a potem taki krem, który naprawdę... On nie jest takim lekkim, żelowym kremem, który jakby zasysa skóra i który znika. Jakby to nie jest jak już, nie wiem, jakbyście się aloesem posmarowali. Tylko rzeczywiście on na tej skórze zostaje. On jest dosyć bogaty, przy czym też daje uczucie takiego chłodzenia i takiego niesamowitego naprawdę nawilżenia, jakbyśmy taką szklankę wody wylali. Wiecie, to jest ten taki z tych kremów tak pod tytułem szklanka po prostu wody na twarzy. Jeżeli macie przesuszoną skórę, o Jezu, ten zapach. I uwielbiam też zapach tego kremu. Właśnie jakąś taką podrażnioną i potrzebujecie po prostu takiej jakiejś mokrości, to są bardzo, bardzo fajne kremy i to jest 7% gliceryna, kamelina oil i hyaluronic acid, naprawdę bardzo fajne, to jest krem nawilżający na noc, ale z tej samej serii, tak jak mówię, jest na dzień i obydwa produkty są naprawdę świetne. Największą lipą tego całego filmu będzie ten krem i to jest krem też z L'Oreal, z tej samej serii, co ten retinol. Ja oba te produkty zresztą dostałam od firmy L'Oreal, pardon, to jest bardzo fajne, to u mnie był naprawdę nie. I to jest Revita Lift Filler i to jest krem intensywnie wypełniający z... Replumping i on ma mieć SPF 50. No i pomyślałam sobie, super, mam retinol, a na dzień mam SPF 50, więc w ogóle tak to powinno działać. Natomiast ten krem, on jest, no wierzę, że tam jest ten SPF 50, ale on jest tak, wiecie co, on ma taką, jakby to opisać, taką dosyć gęstą, czy bardzo gęstą formułę, ale on jest jakby taki tępy i skóra po nim, kiedy miałam bardzo podrażnioną skórę po retinolach i chciałam czegoś ochronnego, nawilżającego i w ogóle, to on mi wręcz czułam jakby jeszcze bardziej tę skórę podrażniał, jakby czułam taką tępość, jakieś takie, nie wiem, czy szczypanie, czy coś, w ogóle nie czułam tego, co powinien dawać krem, czyli nawilżenie i ochronę, jakby teraz znowu to czuję na ręce, takie jakby drobny, jakby delikatny efekt szczypania takiego czegoś niekomfortowego. Nie wiem, być może kiedy moja skóra będzie właśnie, nie będę używała ani kwasów, ani retinoli i nie będę potrzebowała takiego utulenia od kremu, tylko po prostu będzie mógł działać, to być może to jest ten efekt replumping, ale no był bardzo niekomfortowy i jakby mnie dosłownie bolała skóra po nim. Nie wiem, czy wiecie o co chodzi. Nie był jakby ból, ale po prostu taki niekomfortowy, no prawie, że po prostu naprawdę ból na skórze. Także to był największy niewypał tego wszystkiego. Też używałam tego kremu z Bielendy, energetyzujący, nawilżający krem z ustabilizowaną witaminą C. Ja bardzo lubię tę serię z witaminą C właśnie z Bielendy, też bardzo fajna, jest taka żółta z ceramidami, bardzo, bardzo spoko. Co prawda pachnie pomarańczą,
cytrusami, co jest takie śmieszne, bo wiadomo, że witamina C nie pachnie cytrusami naprawdę, ale bardzo fajna, bardzo porządna seria i bardzo ją polecam. Taki idealny dzienniak i ten w sumie też ten zapach cytrusowy tak naprawdę i takie nawilżające uczucie i wszystko po prostu daje taką szklankę po prostu kawy dla skóry poranną jakby, także na dzień idealny. Też miał minerały morskie, ekstrakt z ženšenia, koenzym Q10, kwas ferulowy, kamityny i kwas hialuronowy, także naprawdę bardzo fajny, również świetny pod makijaż, bezproblemowy, super, bardzo dobrze mi się sprawdził. Potem jeszcze z kosmetyków, też z SPF-em, to jest kosmetyk, który kocham i który bardzo polecam, to jest Paula's Choice Essential Glow Moisturizer, czyli krem nawilżający z SPF 30 i on ma to do siebie, że daje niesamowity glow, oprócz tego, że oczywiście nawilża i ma ten wysoki SPF, to też ma też pomagać jakby teksturze naszej skóry, jest dosyć ciekawy, patrzę, on ma taki kolor, taki, nie wiem w sumie nawet jaki, i naprawdę daje świetne uczucie nawilżenia i pozostawia skórę jakby taką błyszczącą, mokrą, no naprawdę, i ten efekt się utrzymuje, także skóra wygląda przepięknie. Jeżeli szukacie kremu, który jeszcze będzie miał wysoki filtr słoneczny i jeszcze będzie przy tym przepięknie rozświetlał skórę, będzie jakby taką świetną bazą pod makijaż, to ten krem mogę Wam z pewnością polecić, no bo jest absolutnie rewelacyjny, także z wielką przyjemnością po prostu używam go, no kiedy potrzebuję SPF filtra słonecznego, bo niestety taki dzień jak dzisiaj nie potrzebuję filtra słonecznego, sorry, no nie oszukujmy się, potrzebuję trochę słońca na twarzy, żeby nie umrzeć na depresję po prostu, ale super, bardzo, bardzo polecam, jeden z najlepszych SPF-ów jakie miałam. I też jeszcze w kwestii samoopalaczy, bo uwielbiam samoopalacze, Rezibo, świetny tonik, Have Some Tan, i to jest tonik samoopalający do twarzy. Wiem, że to brzmi przerażająco, to brzmi, o Boże, tam gdzie sobie nałożę, tam będę miała czarną plamę, a tam gdzie sobie nie nałożę, nie będzie czarnej plamy. On tak nie działa, wiecie co, on jest na tyle delikatny i na tyle ten efekt samoopalający jest delikatny, że jakby nie zrobił jeszcze nigdy żadnej plamy. Biorę go po prostu na ręce i wklepuję przed kremem, przed serum po prostu w moją skórę i rzeczywiście daje ten efekt nawilżenia i jest tam gliceryna i inne gdzieś tam jakby pozytywne rzeczy dla naszej skóry i ten bardzo delikatny efekt na, takiego samo, no takiej opalonej skóry, ale bardzo, bardzo nienachalny, bardzo subtelny, także nie należy się bać, że coś się stanie, po prostu codziennie sobie gdzieś tam odrobinę wklepuję w skórę i wtedy ten efekt się pojawia. Dużo bardziej intensywny to jest ten produkt właśnie z Nuxe, kremowa emulsja samoopalająca do twarzy i ciała. Ja używam wyłącznie do twarzy, lubię ten zapach, taki po prostu imprezki wakacyjnej i to już jest dużo mocniejszy efekt. To już jest tak, że po jednym posmarowaniu widać, że mamy samoopalacz, natomiast ten efekt też nie jest za bardzo nachalny, za ostry, zbyt intensywny. Ja bardzo, bardzo, bardzo lubię ten produkt i też nie wysusza twarzy, bo jeżeli użyjemy do twarzy rzeczywiście takie samoopalacze, które są przeznaczone do ciała, to bardzo często one ten twarz bardzo mocno wysuszają, a ten ma też właściwości pielęgnacyjne, także bardzo lubię. No jest to na chwilę obecną zdecydowanie moja ulubiona rzecz samoopalająca do twarzy i też nie jest jakby taki za intensywny, w sensie, że nie robi mi pomarańczowej twarzy, czego bardzo nie lubię. Dobra, mamy załatwioną pielęgnację twarzy, jeszcze mam kilka takich produktów. Jakoś tutaj mi się zaplątał produkt do włosów. To nie jest pielęgnacja, tylko to jest raczej układanie włosów i to jest firma Evo, którą ja bardzo lubię, o której tutaj niejednokrootnie mówiłam i to jest Root Canal, czyli po angielsku leczenie kanałów od zębów, Volumizing Spray. Spray nadający objętość, unoszący włosy u nasady, nadaje włosom gęstość i teksturę, zwiększa objętość, pomaga stylizować włosy od nasady, ułatwia układanie, nałóż na wilgotne włosy, rozpal nasady, by unieść włosy, przeczesz podług aż po końce i dla nadania tekstury i objętości na całej długości włosów. W każdym razie, to ja także po prostu jak mam mokre, wilgotne włosy, to tu jest spray, pompka do góry nogami i przy skórze głowy psikam sobie i potem oczywiście suszę. Teraz nie mam może tego produktu, ale naprawdę jest bardzo fajny. I wiecie co, bardzo wiele takich produktów, które są w teorii podobne jakby, że mają nadawać objętości włosom i służą właśnie tego, żeby nakładać je podczas suszenia włosów, one jednak bardzo mocno sklejają te włosy i właśnie teraz mam taki produkt na włosach i te włosy czuję już z tyłu, że mam takie po prostu nie wyglądają źle, ale w dotyku są takie naprawdę niefajne, natomiast ten produkt tego nie robi i nadaje raczej nie taką pudrowość, jakąś taką lekkość, bardzo, bardzo fajne są te rzeczy, ja je lubię ich za zapachy, za design, za działanie to oczywiście przede wszystkim, ale bardzo fajne produkty do włosów, jest ich dużo, które lubię.
I gdybym je tutaj wszystkie pokazywała, to by wyglądało po prostu non-stop jak film sponsorowany, a nie jest. Ale bardzo fajna i niesamowicie wydajna rzecz, także bardzo mocno polecam. Potem do ciała mam żel pod prysznic z Weledy. I to jest cytrusowy, kremowy płyn do mycia ciała. Nie ukrywam, że uwielbiam Weledę. Uwielbiam te ich kremy Skin Food i tą bogatą, i tą lżejszą wersję, ale wolę tę bogatą jednak. I teraz oczywiście mam maluszka, mam dzidziusia, więc dzidziusiowe rzeczy do pielęgnacji właściwie wszystko nam się sprawdza. Krem podpieluchowy jest po prostu super. No naprawdę, bardzo fajne rzeczy. I ten kremowy, kremowy balsam, jakby ja bym to nazwała, cytrusowy, kremowy płyn do mycia ciała, albo balsam po prostu, albo takie mleczko. Rzeczywiście ma cytrusowy, przepiękny zapach. I to jest jedna z tych rzeczy, która nie dość, że pięknie pachnie, to jeszcze pielęgnuje ciało. Bardzo lubię go za to, że jest na tyle gęsty, że lubię, że można mi służyć jakby jako pomocnik do golenia na przykład nóg czy pach, oraz też jest na tyle fajny, że często nie muszę po nim balsamować swojego ciała, w sensie nakładać żadnego balsamu, olejku, czegoś takiego, a zazwyczaj po każdym myciu muszę. Także bardzo fajna, bogata, pielęgnująca, przyjemna formuła cytrusowa, czyli taka bardziej orzeźwiająca na lato. I jeszcze z serii takich bardziej pachnących różanie, to jest coś, co dostałam od firmy AA, jeszcze tam była chyba świeczka i jeszcze coś było. To jest w każdym razie olejkowy żel pod prysznic, a to jest z tej samej serii super nawilżająca kuracja do pielęgnacji dłoni, czyli po prostu chyba z krem takiej bardzo suchej skóry i uwielbiam ten krem, po prostu uwielbiam, mam go teraz sobie cały czas na biurku i właśnie cały czas sobie smaruję ręce i rzeczywiście czuję takie mega, mega, mega nawilżenie, a jednak wiecie, może nie z dzieckiem, czyli cały czas gdzieś tam wózek, albo mam ją w nosidełku, albo mam psa na smyczy, a ja właściwie od, nie pamiętam kiedy miałam ostatnio rękawiczki na ręce, na rękach, więc w ogóle nie chodzę w rękawiczkach, no i da się, no to no te ręce dostają gdzieś tam w dupę, o ile ręce mają dupę, ha, suchar, ale po prostu czuć rzeczywiście taką mega, mega fajne nawilżenie, bardzo wygodne opakowanie z pompką, bardzo taka ekonomiczna, wiecie, wielkość, bo to jest aż 275 ml i tu jest siła nawilżenia aloes, opuncji i jojoba, przywracają szorstkie skórze, ukojenie i gładkość i rzeczywiście się to sprawdza. Bardzo przyjemny, naprawdę bardzo fajny produkt i też dla skóry wrażliwej są dobre. I olejkowy żel pod prysznic, on już nie jest taki bogaty, w sensie jest bardzo przyjemny, ale po nim jednak sobie wolę skórę posmarować. Natomiast jeżeli lubicie różane zapachy, to to jest bardzo fajny właśnie taki różany zapach, ale taki różano lekko owocowy, o, coś takiego. Bardzo przyjemny, opuncja i olej właśnie z róży. Pozostawia skórę gładką i miękką w dotyku. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Super nawilżający żel pod prysznic. Tylko, że jest to żel jakby, więc wiadomo, że zawsze formuła kremowa będzie jednak bardziej taka nawilżająca i pielęgnująca niż żel, ale żel jednak dużo lepiej gdzieś tam odświeża dla mnie skórę, jakby jeżeli czuję się bardziej brudna. Jakkolwiek to jednak żel jest taką formą bardziej odświeżającą, o, a krem jest taką formą bardziej pielęgnującą. Także to były takie rzeczy, które lubiłam, jeżeli chodzi o pielęgnację z ciała jakby i włosów. No pielęgnacja twarzy to po prostu taki mały przegląd, chociaż rzeczywiście było tego dużo więcej w puli. No a w tym miesiącu są już nowe rzeczy do testowania, także mam nadzieję, że uda mi się też w miarę sprawnie to zrobić. I nie wiem w sumie, czy lepiej nagrywać takie filmy właśnie w formie ulubieńców, czy w formie takiego właśnie przeglądu pielęgnacji, czegoś takiego. No też oczywiście, wiecie, z jednej strony mam swoje hity i tak naprawdę nie czuję potrzeby szukania nowych kosmetyków, bo wiem, co mi się sprawdza i wiem, co kocham jakby. A z drugiej strony jakby jestem wciąż ciekawa tych nowych rzeczy, nowych formuł, nowych kosmetyków dla siebie, ale też wiadomo dla Was, no bo jakby bez sensu gadać non-stop i ciągle o tym samym, kiedy rynek jednak się poszerza i powiększa i jednak jeżeli chodzi o kosmetyki do pielęgnacji, to jednak pojawia się, przestanę używać słowa jednak, pojawia się coraz więcej ciekawych formuł w cenach dużo bardziej przystępnych niż kiedyś. Także to jest to. Polećcie mi koniecznie jakieś rzeczy. W tym miesiącu testuję właśnie nową polską markę, taka w ogóle nie mainstreamowa. Także jestem bardzo podekscytowana, bo ta marka mi się sprawdza, ale o tym będzie w następnym filmiku o pielęgnacji. Wy polećcie mi koniecznie właśnie jakieś Wasze sprawdzone hity, czy do pielęgnacji ciała, czy twarzy, czy włosów. Będę bardzo wdzięczna. Bardzo dziękuję za oglądanie, bardzo dziękuję, że jesteście i do zobaczenia znowu. Pa! Zostaw lajka. Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki i pa, pa!